po wytrasowaniu miejsc na kołki używam do wiercenia takiego przyrządu, który sam wykonałem. Wygląda on w ten sposób, jak widać. Tutaj do środka są dane tulejki Fi10, po to, żeby sobie tego otworu po prostu nie rozwiercić, żeby tej tulejki nie było. Tutaj jest kreseczka centralnie na środku, idealnie jest to wytrasowane. Ten wrzut jest pod Fi10, ten jest pod Fi8, mam dwa takie. I tutaj jest, jeden jest wyżej, znaczy ten jest wyżej, ten jest troszeczkę niżej, otwory ma, dlatego że to jest do przeważnie grubszych blatów, a ten jest do cieńszych. Jego używam. I to właśnie w ten sposób to wygląda, ten przyrząd. Kółeczki dwa obok siebie. Tu już nie pamiętam, ile jest odstępu, ale chyba około 7 mm bodajże. To sobie dwa wchodzą i to się trzyma. Oczywiście zabawy jest z tym bardzo dużo, ponieważ jeżeli mam tak jak tutaj dość sporo tych otworów wiercenia, to naprawdę to dużo czasu schodzi, ponieważ ten przyrząd muszę za każdym razem przyłożyć, złapać ściskiem i dopiero wiercić te dwa otwory, dlatego jest naprawdę sporo tym zabawy. No ale po prostu jeszcze nie kupiłem sobie lamelownicy, chociaż podejrzewam, że te kołki pewnie mocniej trzymają niż lamelki, dlatego wolę ich używać, a na domino po prostu na razie nie mam funduszy, więc robię to w ten sposób, jak widać. Tutaj działanie przyrządu wygląda to w ten sposób. Przyrząd tutaj równamy z linią. Ta linia jest oczywiście wytrasowana idealnie po środku. Ściskamy ściskiem i dwa otwory. Te otwory tutaj oczywiście później jeszcze papierkiem lekko wygładzam, po to właśnie, żeby nie było tych zadziorów, żeby później to ładnie się ścisnęło wszystko już w ściskach, przy klejeniu. Tutaj już dwie połówki blatu są poklejone. Teraz tylko tutaj jeszcze na wyrówniarce przelecę z każdej jedną część i drugą. Dlatego, że to było wcześniej ściskane i tutaj takie delikatne wgniecenia się porobiły. Takie nie, praktycznie w sumie niewidoczne, ale lepiej mieć to równo. I dlatego zawsze z zapasem lekkim robię. I to za chwilę wyczyszczę z kleju jedną stronę i do grubościówki. A następnie kołkowanie i sklejanie już całego blatu do kupy. Blat już jest sklejony. Tutaj już mam wywiercony otwór na przyrząd do wycinania kółka. I teraz pokażę Wam właśnie, jak wygląda ten przyrząd. Przyrząd wygląda w ten sposób. Koło będę wycinał na pilarce fermentowej. Tutaj mam poznaczone jakieś średnice. I tutaj
wycinamy średnicę 120. Tutaj mam taki sworzeń toczony, z jednej strony szerszy, drugi węższy. Tutaj jest szerszy, wkładamy go tą szerszą stroną do przyrządu, a ta węższa strona wchodzi w blat. Jest węższa dlatego, żeby nie robić dużych dziur w materiale już gotowym, także dlatego jest węższa. I na to nakładamy blat i wycinamy. Za chwilę zobaczycie jak. Tylko pozostało nam poskładać. Tutaj stelaż dopiero właśnie przywiozłem z malarni proszkowej, więc stelaż jest już pomalowany. Tutaj oczywiście zapomniałem nagrać tego elementu, który spawałem. To jest element, na którym będzie blat przymocowany. Blat jest już polakierowany, jest zabezpieczony pokowcem lnianym, co widzieliście. Lakieru też oczywiście zapomniałem nagrać, jak nakładałem. Nakładane zostały dwie warstwy od spodu i trzy od góry. Tutaj jest jeszcze miejsce na mówki, które właśnie za chwilę wkręcę. Wkręcę te mówki i wezmę się za przykręcanie stelaża do blatu. I widzimy się na podsumowaniu. Więc teraz już mówki są zamontowane, tak jak widzieliście. Stelaż będę przykręcał na takie śruby M6, zwykła prosta śruba, długość 40 mm. I one oczywiście, te łebki będą malowane na czarno, po to żeby się nie świeciły, gdy zamontuję do stelaża. Ale na razie na chwilę obecną zamontuję na takie, jakie są. Później pomaluję, tego już nie będę pokazywał. A więc teraz bierzemy się za montaż stelaża.
tutaj na razie sobie podokręcam palcami po łapie, a później wkręcam to wkrętarką. Co jest jeszcze ważne, ta śruba jest M6, ale otwór wiercony tutaj jest na Fi7. Po to, żeby tutaj był luz, żeby ten materiał miał gdzie pracować. To nie jest tak na ścisk wsadzone, tylko tak jak, nie wiem czy to widać, ona po prostu ma luz. Około milimetra ma luzu, więc na spokojnie sobie tutaj będzie mogło pracować. Dobrze, więc tu mam już przykręcone. Tak jak mówię, chwilowo to jest pod, z kolorem srebrnym, ale to mówię, już później pomuluję te śruby, tego już nie będę pokazywał. Tutaj na górę jeszcze przykleję podkładki filcowe i będzie już chyba gotowe. I zaraz chwilę przejdziemy do podsumowania. Dobrze, a więc przychodząc do podsumowania, stół blat stołu ma średnicę 120 cm. Grubość blatu miała być 4 cm, ale jak to w praktyce bywa, jest 38 z małym kawałkiem, około 38,5 mm. Z 1,5 mm musiałem troszeczkę z grubości zjechać ze względu na ubytki w materiale. Całkowita wysokość stołu to jest 76,2. Jest 76, tylko oczywiście doszły jeszcze te filcowe podkładki, więc 2 mm to jest ok. Więc wysokość stołu 76 cm. Podstawa stołu jest wykonana z profila zamkniętego 6x6. Tak, 6x6 cm. Tutaj jest profil zacinany pod kątem 10 stopni, żeby wyszerwać z tego taki fajny grzybek. I myślę, że efekt jest ok. Mi się bynajmniej podoba. Jeszcze wracając do blatu. Blat jest najpierw zabezpieczony pokostem lnianym, dopiero później lakier. Pokost lniany zabezpiecza drewno od środka, lakier natomiast zabezpiecza drewno od zewnątrz, więc ten materiał teraz jest dobrze zabezpieczony. Ale głównie pokostu używam, dlatego że pokost wydobywa naprawdę ładny kolor drewna. Jest taki złoty, taki bardziej żywy. Tutaj mam próbkę, to wam pokażę na zbliżeniu, jak wygląda sam lakier, a jak wygląda lakier z pokostem. I co jeszcze? Lakieru jest na górę, tak jak mówiłem, nałożone 3 warstwy, na dole jest 2. I tutaj, jeżeli chodzi o spód, tu jest w środku, na środku blatu wyfrezowane, tak jak widzieliście, otwory, po to, żeby zatopić ten element, który trzyma cały ten blat. Ten element jest wyspawany z profilu 2x2, ze ścianku 2 mm, po to, żeby ten stół usztywnić. Tutaj są zamontowane, jak widzieliście, mówki. One mają Fi10, w środku są M6, a długości są 20 mm. Tutaj oczywiście czytałem do tych mówek, jak widzieliście, klej, po to, żeby te mówki naprawdę były sztywne, stabilne. I co więcej, te śruby, tak jak mówię, na razie są czarne, z srebrną są, ale później je pomaluję, więc ja tutaj tak ten blat jeszcze muszę rozkręcić, ten cały stół i zanieść go do magazynu. I tam porobię wam lepsze zdjęcia i zobaczcie, jak to wygląda w przybliżeniu. A, jeszcze podstawa blatu, nie powiedziałem, tutaj ma na dole 80 cm, a na górze jest 56. Także mi się wydaje, że efekt jest dość fajny, taki ładny grzybek jeszcze z tego blatu. Tutaj rogi są też zacięte, może troszeczkę za bardzo, ale tak miało być, więc tak jest. I co? Tyle chyba o tym stole. A więc dzięki za obejrzenie tego filmu i zapraszam was do moich kolejnych realizacji, które myślę już niebawem.